O zdarzeniu znęcania się nad psem poinformowali sąsiedzi kobiety. Wolontariusze po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce. Interwencja odbyła się na jednej z posesji w Strzelcach. W asyście policji odebrano kobiecie skrajnie zaniedbanego psa. Sunia była nadwrażliwa na każdy najmniejszy dotyk. Reagowała bólowo, drgawkami próbowała się odsuwać. Jak ją zawioziliśmy do lecznicy, ona całą drogę nam płakała. To oznacza, że w męczarniach ona przez dłuższy czas musiała tam być? Tak, tak. Ten pies ewidentnie długo cierpiał, co potwierdzili nam lekarze weterynarii, bo przebadaliśmy Sunię, nawet zrobiliśmy jej rentgeny, zwyrodnienia, deformacje, które były w jej układzie kostnym, powodowały niebotyczny ból. No tu chodzę, starość. Pies krzywdy nie miał i dajcie mi święty spokój. Nie róbcie publiki. Pies został przywieziony do lecznicy około 16. Mimo szybkiej interwencji czworonoga nie udało się uratować. Była to 16-letnia suczka w typie dobermana. W stanie ciężkim, leżąca, nie podnosząca się, z niedowładem kończyn przednich i tylnych, ze zmianami nowotworowymi na skórze, przynajmniej no, takimi widocznymi. Miała zrobione badania, zdjęcia rentgenowskie. Uznaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie poddanie psa eutanazji. Myślę, że jakakolwiek interwencja lekarska w kierunku leczenia psa była bezsensowna i skazująca psa na dalsze cierpienie. Niepotrzebne zresztą. Sprawą zajmuje się policja. W tej sprawie będzie wszczęte postępowanie. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast w trybie kwalifikowanym ze szczególnym okrucieństwem nawet do lat 5. Apelujemy do posiadaczy zwierząt o przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności o troskę i opiekę, a także przypominamy, by nie być obojętnym na krzywdę zwierząt i o każdej niepokojącej sytuacji natychmiast poinformować odpowiednie służby.